Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj pokażę Wam tak zwane coś z niczego, czyli stara maszyna do szycia zakupiona za 100 zł, przerobiona na konsolę. Jestem z niej bardzo dumna, jest po prostu piękna, ma piękne elementy, takie bardzo wyjątkowe, które podkreślają cały ten przedpokój i mam nadzieję, że będzie to też taki mebel funkcjonalny. Zapraszam Was serdecznie do poznania historii tego pięknego mebla. Wyciągamy mechanizm cały, odkręcamy, żeby tego nie wnosić. No dobrze, no to pora się zabrać za ten mebel piękny, który zakupiłam. Tak bardzo mi się podoba. 100 zł za niego dałam. To już jest powyciągane. Jeszcze muszę odkręcić cały mechanizm, te wszystkie metalowe części. I to tutaj to jest bardzo ciężkie, ale postaram się zostawić na przykład te. Wydaje mi się, że to wygląda rewelacyjnie, że może się nawet przydać. Te wszystkie uchwyty, takie piękne. Co tutaj jeszcze zostawimy? No to będzie zdemontowane. To zaraz będę jakoś rozkręcać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Fajne kółeczka są. Po prostu boskie. No boskie. Tak, dobra. Może damy radę. Damy radę. No i będę to przerabiać. Będzie to konsola do przedpokoju. Ten oto fachowiec odkręcił cały dół. Jeszcze tylko maszyna do wyjęcia. No, trochę to trwało, ale udało się. Wyjęłam z tatą wszystkie te metalowe elementy i zobaczcie, został sam drewniany mebel. Wyjęłam też te szuflady. Teraz będę szlifować blat, żeby zobaczyć, jak on wygląda pod spodem. Tutaj odkręciłam też miedziane elementy. Będę je czyścić. Później z powrotem tutaj zamontuję, więc zabieram się za szlifowanie. No powiem Wam, że naprawdę jest całkiem nieźle. Pięknie się prezentuje ten kolor. Nawet zostawiłabym te lekko zabarwione słoje. Bardziej mi się to podoba. Taki lepszy klimat jest tego. Jeszcze muszę ręcznie tutaj dopieścić boki. A dół będę po prostu czyścić i będzie on przemalowany. Ale chyba jeszcze szybko zeszlifuję taki oto taborecik, który kupiłam za 20 zł. I tak sobie pomyślałam, że on idealnie się tutaj wpasuje. Jeżeli ktoś będzie potrzebować do przebrania butów, to też będzie świetna opcja. I jemu chyba też zostawię tutaj drewno u góry, ale ten lakier postaram się zdjąć, zobaczę, co jest pod spodem. A nogi ewentualnie przemaluję na ten sam kolor i będzie to taki dodatek do przedpokoju właśnie. Więc zaraz zobaczymy, co tutaj się kryje pod tym lakierem. Oj tak, o to chodziło. Zobaczcie, jakie piękne drewno. I tutaj jakie piękne drewno. Super. Się to komponuje. Jestem zadowolona. Moje plecy mniej, ale jestem zadowolona. To będzie naprawdę śliczny mebel do przedpokoju. Taka konsola. Coś ciekawego z fajnymi skrytkami na klucze. Mega się z tego cieszę. No i zobaczcie, tutaj stała wielka szafa. Dzisiaj została zabrana, sprzedana. No i postawiłam sobie teraz tutaj konsolę. No i wiem na pewno, że muszę skrócić tutaj te nogi, obciąć, żeby ją całkowicie dosunąć do ściany, bo ona będzie sobie stała właśnie w tym miejscu. Będzie wyglądać pięknie, więc chyba zaraz to zrobię. Wyciągnę sobie wyżynarkę i po prostu skrócę nogi. Odliczę tutaj centymetry, przeniosę to na dół i ciach. Tak będzie trzeba zrobić. No i teraz jest idealnie. Dochodzi do ściany. Super, sądzę, że w tym miejscu dokładnie będzie. Czas ten piękny mebel dokładnie umyć, żeby mogła go zagruntować
i pomalować. Ten blat taki zostanie, ale tylko go odświeżę lakierem, bo jest zbyt ładny, żeby czymkolwiek go pokrywać, ale nogi trzeba pomalować. Na oczyszczony mebel mogę nałożyć już grunt przyczepnościowy. Wygląda on tak. I musi poczekać 12 godzin, aby móc malować jakimś kolorem, ale dzięki temu nie muszę tutaj nic matowić, tylko wystarczy zabezpieczyć tym gruntem i każda farba złapie bardzo ładnie. Do pomalowania tego pięknego mebla wybrałam odcień numer 5333. Zabieram się za malowanie. W momencie, kiedy schnie cały dół, bo już jest wszystko pięknie pomalowane, bardzo mi się podoba ten kolor, to zabieram się za blat. I tutaj zdecydowałam jednak, że delikatnie rozbielę właśnie ten blat bejcą. Bejcą w odcieniu szlachetny szary. I zaraz zobaczycie, jak to wyjdzie, a później oczywiście lakier do drewna półmatowy. Są to produkty, których używam do praktycznie wszystkich mebli już tutaj w mieszkaniu. Są naprawdę niesamowicie wydajne, więc te puszki posłużą mi jeszcze bardzo długo do wielu innych projektów. Pokażę go Wam z bliska. Tutaj można wszystko otworzyć i w środku znajdziemy, musiałabym ten kluczyk wyjąć. W środku jest po prostu taka dziura, do której też można coś włożyć. Tutaj mamy takie metalowe elementy. To może też służyć jako wieszaczek, na przykład na parasol zawiesić sobie tutaj. Wygląda to całkiem fajnie. Te szufladki są mega. Patrzcie na to. Wiecie, co to jest? Tutaj się szpileczki wpijało, kiedy pani tutaj szyła. Tutaj miała wszystko pod ręką, więc zostawiłam to, bo to jest taki fajny element historyczny. Tutaj jest druga. Zawsze można coś tutaj schować. A tu mamy świetne miejsce na klucze. Spójrzcie.
Tu jest miara. Można było przyłożyć materiał. I zobaczcie, mamy metry, jardy. I wymierzyć materiał. I sobie ładnie tutaj wszystko uszyć. A tutaj mamy takie przegródki, więc myślę, że spakuję tutaj, schowam klucze typu strych i tak dalej. Jakaś skrzynka do energetyki. Wszystko tutaj można sobie fajnie schować. Plus jakieś dekoracje, które służą na przykład do odłożenia kluczy tylko na moment. No bardzo, bardzo mi się to podoba.